Magdalena Grzybowska, jedna z najlepszych polskich tenisistek, walczyła dzisiaj o pieniądze. I nie chodzi tu o jakiś rekordowy kontrakt, ale o pieniądze na inkubator. Gwiazda grała w turnieju Tenisiści Noworodkom, który odbył się w Słupcy. Udało się zebrać ponad 2000 zł. Forehand Magdaleny Grzybowskiej mógł sprawdzić każdy, pod jednym warunkiem. Trzeba było wrzucić choć grosz do puszki. Wbrew pozorom, nikt nie protestował. Ciarki chodziły po plecach, oglądając jej wspaniałą grę. Nadal gra wspaniale. Staraliśmy się jako miasto dorównać, no tym razem się nie udało, ale mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Bo grano o inkubatory dla słupeckiego szpitala. To pierwsza impreza charytatywna organizowana przez tenisistów z Słupcy. Dla gwiazdy przeciwnie. WTA bardzo zwracała uwagę na to, żebyśmy właśnie nie tylko grały w tenisa zawodowo dla nas samych, ale też dla kogoś innego. Serwowały też pielęgniarki, wykwintne ciasta, by uzupełnić kalorie. Na pikniku zebrano 2000 zł. Uzbieraliśmy na razie mniej niż połowę, ale prawie 20 tysięcy na inkubator dla noworodków. Mam nadzieję, że uda nam się uzbierać całą kwotę. W słupeckim szpitalu są jedynie dwa sprawne inkubatory, często oba zajęte.